Hej, Jerzy, witajcie, jestem aktualnie ze mną, Bezi. Cześć. Spotkaliśmy się, nie mamy zbytnio stafu, ale mamy snajpera na tym budynku, który w nas właśnie dupi. Tylko muszę użyć medikita znowu. Ej, czekaj, ja stanę może bliżej tutaj, bo jak on wyleci, to... Właśnie na lewo, on na lewo. Jak wychyli się na prawo, to on jest na prawo. Więc uważaj, nie wychylaj się. Tak, podejdę sobie do boczku. Ja, wiesz co, mi się... bo ja widziałem strzał, nie wiem jakim Tam celem... da się wejść, tam da się wejść. Wiem jak, już wiem jak tam wejść, Maxior. Dawaj. Za długo stałem w jednym miejscu tam. Cieszę się, że żyjesz. Dawaj za mną. Musimy jak tam wejść. Biegnę, biegnę, tylko mam spadki FPS-ów. Po tym billboardzie jakoś? Nie, zaraz ci pokażę. Spider-Man. Tam jest plac budowy obok. I przewrócona jest wieża na ten budynek. Ale go zajdziemy. A może jeden powinien zostać z przodu dla przypału, co? Żeby on strzelał. Ej, czekaj, Nie. ja muszę medkita wziąć. To bierę. Dobra, lecimy. 14600, ale to był już ostatni medkit. Ja też nie mam medkita już. Musimy go teraz albo uwalić, albo zginąć. Ej, co ty zatrzymujesz się na widoku, chłopie? On tam jest! Dobra. Musiałem sobie monitor przestawić troszeczkę. Damy radę, my nie damy rady, my nie damy rady. No. Wezmę sobie coś, czekaj, wezmę sobie ten. Ej, co? Dobra. Jest na tym dachu! Szybko, szybko, przebiegnij, przebiegnij, szybko, szybko! Nie wiem, o którym dachu mówisz, ale dobra, biegnij, kieruj. To ja może pierwszy wbiję, co? Bo ty masz duży plecak, widzę. Chyba teraz nie sprintuj. On tam już tutaj jest. Szybko, 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 szybko. A! Widzę, jest widzę. Tutaj, jest, 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 jest! Podbiegaj pod ten, szybko, pod mur! Stój! Jest, widziałem, zobaczył nas. No, zobaczył, zobaczył. On będzie skakał, ej, ja idę od flanki, bo on się schował. Słyszysz? To od flanki, no dobra, dobra. To ty tam biegasz? To ja, ja. Wiesz, masz mi na GPS-ie chyba. No wali tak. Do... patrzy się na mnie cały czas. Kurde, nie ma tu od drugiej flanki, nie można być. Nie, nie można, ale on patrzy się na mnie, musisz skupić jego uwagę, podejść pod szpital. Czekaj, ja tam wbijam, ej. Wbijasz? Jestem. Maksiu, uważaj tam. On jest tu na rowerze. Zjechał, dobra, ucieka. Ale ja akurat zacząłem krwawić. Ej, dawaj bandaże jak masz, dawaj bandaże, ej. A co nie masz? No wywalaj mi, nie mam, bo już dwa zużyłem, bo mnie dwa razy postrzelił. A nie, nie dobra. Nie krwawisz. Dobra, painkillerem dałem radę. Tam zjechał, no prosto pojechał. O, uciekł. Tam jechał, ej, jechał. Tam jest Regina, widzisz to? Na wprost, tam. Tak. Idziemy. A on tam, on jechał, stój, on tutaj jedzie, stój, on tu jedzie. Poczekamy tu. Ja mam tylko 4 pociski, a ty? 14. No to... I musimy jeszcze pod szpital podejść po... Ej, bo ja mam ostatniego painkillera. Ej, my nie zejdziemy stąd. Kurde, a mi się zaczął ekran trząść i nie mogłem go trafić, cześć to. Nie zejdziemy stąd, bo stąd tylko... Zejdziemy. Musimy podejść do szpitala z powrotem. Dobra, chodź, próbuję tędy, chodź. Czekaj, patrz, czy on tu nie jeździ. Ja już wiem, no wiem, przecież mówiłem ci, że on jechał w stronę szpitala, chodź. A ja go nie trafiłem. Zszedłeś? No, skocz. Dobra, o, nice. Widzisz? Chodź pod szpital. Ale jechał, serio? No jechał, serio, na tym rowerku swoim zasranym. On tu gdzieś musi teraz być. Szybko, wali! Szybko do tego, do szpitala, pod szpital, szybko, Maxior, tu! Skąd wali? Wszystkie medykity, ty wszystkie medykity użyłeś? No, no ja to dwa ja, tylko mnie. To blood buggy. Ej, to... A co, ty nie masz krwi? No, mam, ale czekaj, ej, bo chcę on zaraz bandaże. Tu podjedzie. Chcę bandaże, odejdź, bo chcę bandaże. Dalej, dalej, dalej. Skąd on dupi? Musimy jednego blood buggy, jakby sobie krew przelewać. Czekaj, czekajmy za tymi skrzyniami. On jest teraz tam na tym budynku, co my wtedy mówiliśmy. Bierz wszystkie leki, bo... Nie mam miejsca. Czekaj, napiję się. No co, no jeden musi wybiec sprintem, nie? No trzeba pobiec w prawo, bo na lewo moją? On jest. W moją stronę tu? Tam gdzie ja patrzę, no. Kurde, jaka akcja, nie? I to co, no wstajemy, biegniemy, no nie będziemy siedzieli, no. Bo on tu podjedzie jeszcze gorzej będzie. Ja się spróbuję wychylić. Czy nie wychylę się, tylko popatrzę. Nie, nie ma szans, musimy, dobra. Dawaj, musisz za mną biegnąć. Dawaj. Dalej.
A z czego teraz... on strzela? On chyba miał shotguna jak tam, wiesz co? On ma Linfielda pewnie. Możliwe. Dobra, jest! Ej, można oflankować tam i tą Regina zobaczyć. To chodź. Tylko skąd on tam kurwa teraz pruł? Jaki budynek? Który on siedział? Bo nie tam, wiem, gdzie nie widziałem. Tam gdzie wtedy ja mówiłem, że mówiliśmy, że to jest dobre miejsce do kampienia na szpital. Pamiętasz? No tyle tych miejsc, że... Aha, no tam na ten wyższy budynek? No, tak, ten. Aha, ło, no to można iść po niego, Przecież nie, no taki render dystans to on nie ma. Wziąłeś wszystkie lekarstwa z tamtej puszki? Wziąłem co mogłem. Ja też wziąłem, żeby on nie miał. Dobra, to już wiemy, gdzie się kampić na szpital tu. No. Dwa budynki już takie mamy. Tam są te zwłoki. Tylko wiesz co, ja coś myślę, że on pomyślał tym razem. Ale patrzył się, czy nikt mu nie wbija. No. Nie, no mamy dupną broń. Gdybyśmy mieli lepsze, to naprawdę od razu lepiej było. Gdzie ja Infielda wywaliłem, nie? I miałem 10 pocisków do niego. A Regina jest gdzieś tutaj. Jest. Czego by nie ma? Nie wiem, no zaraz wejdę. Drzwi są otwarte. Zawsze są otwarte. O! Full! Wszystko? Siadaj! Gie, no wsiadaj, no gie! Jedziemy stąd. Tylko ciszę sobie dźwięki. O lol. Ej, to może Diego jest i on rowerem się tu wpierdzielił? Może. Ej, chodź, przejedziemy koło tego budynku tylko i faka mu pokażemy. Bo on jechał i on widział tą furę. Widzisz? No. Ej, patrz jaki patent, nie? Że się wpierdzielił tym do tego rowerem na ten budynek, żeby szybko spierdzielić. A mi się zaczął ekran trząść, bo spadłem z wysokości. Mówię, cholera, on zaczął uciekać. Wyjeżdżamy z tego miasta. Mamy furę. Może gdzieś kitramy i biegamy dalej, co? Wyjeżdżamy z tego miasta i normalnie damy radę już. Full fura. No to, że jest rzadko spotykany. Zawsze musieliśmy sobie szukać wszystkiego. Tylko nie wyjeżdżam głównym wyjściem, tylko wyjadę tym tunelem. No. Może być nawet 5 razy dłuższa podróż, ale... Żeby się nie zakończyła failem. Dużo graczy przybywa ciągle 82. Ło. A ja mam, czekaj, ja mam kanister. Nie, to wtedy miałem. Fuck. 4. Kurde, a tam w tych dobra, może na stacji gdzieś będzie. Po drodze pojedziemy. Ej, jedziemy właśnie na jakąś tom. Gdzieś gdzie jest szpital. Bo trzeba zamotać więcej tego wszystkiego. To jedziemy, do rodziny się wpakuje. No. A zaraz gdzieś chcę się gdzieś zatrzymać, bo chcę ten. Chcę wsadzić swoje rzeczy do tego. O, tu jest jakiś domek, to dawaj się sprawdzić przy okazji. Opona! Daj, wezmę. Wezmę. Może akurat. Ja wpakuję. Trochę jedzenia, bo mam bardzo dużo jedzenia i picia ogólnie ci powiem. A wodę jak tu można uzupełniać? W butelki? O Jezu, ja wsiadłem. Sorry. No kurde. Być. Nie, bo nie to kliknąłem. Dobra, wbijaj się. No bo chcę wpakować tego rzeczy do samochodu. Aha, no to tego nie mówiłem. Mówiłem. Dobra, dalej, tak. To odejdź. A czekaj, czy ja coś mogę wpakować? Mogę... Nie wiem. Nie, ja nie mam co wpakować. Ja jedzonko pakuję, ogólnie. Zbieramy wszystko do Reginy. Tylko i tak ją przejebiemy. No wiem. Ile daje? Daje 20 minut i się wyjebiemy. Wczoraj dawałem godzinę na Helkę, to 42 minuty nie mieliśmy dokładnie. Tak? No, bo na nagraniu patrzyłem, kiedy zdobyliśmy i... A ten odcinek wiesz ile by miał wtedy? Ile? 27 jak zakończyliśmy ten ostatni, a później jak odpaliłem tak spontanicznie już po zakończeniu, to miało 43. Co nieźle, uciekaliśmy 15 minut. Pamiętasz co tu się ostatnio działo? Nie. Nurkowałeś patriotem. Aha, bo pingowało, no tak. No. Strach się bać. A możemy jechać, nie wiem, posprawdzać gdzieś do M3, poszukać jakichś tych wózków innych. Jedną oponę już mam. Toolboxa trzeba znaleźć. No, ten toolbox to jest naprawdę zakała, nie? Toolbox każdy powinien mieć jak zaczyna. To byłoby najlepsze.
Smutna, ale... To jest ten las, gdzie zostawiliśmy chyba patriota, nie? Ten mały tutaj, po lewej. Tak, ale patrzyliśmy przecież. Żeby się nie rozpędzać za bardzo, powinien to się może... Strzelam, że ta Regina naprawdę była jego. Też mi się tak wydaje. I on na rowerze tam po prostu sobie wjechał, żeby jak coś to szybko spierdzielić. Ale on no, już bardzo chciał, nas upolować. No, niestety nie udało mu się. Nam też się nie udało. Kurde, mamy samochód. No, za friko. Typ, dobra, bez itemów. Bez itemów, no plecak. A, chuj. Dawaj, z shotgunem i on nas nie widzi. Chcesz wyjść z auta i żeby nam ukradł? Chuj. Dobra, jedź, bo za krzakami to nie. No dobra, cofnął się. Tam biega. Chcesz wysiąść? Nie, dobra. Nie będziemy ryzykować, póki mamy mało ammo i bronię z dupy. Mhm, no wiesz, no jak z shotgunem byś podszedł, to... O, zwłoki. Dawaj, to ja wysiadam, a ty siedź. Stawiam, że on go zabił. Tak. Godzina która? Czekaj, bo... 12.54, ho. No to jednak dawno, to nie on. Coś tu madnarze ma to wezmę. Dobra, nic ciekawego. Jak gówno i wsiadamy. Co, zanim pójdziemy do tego miasta, chcę pojechać tutaj stację benzynową. I tak na razie dużo benzyny, ale szybko spada w tej rodzinie. 35 litrów zostało. No tego chcę sprawdzić. Ej, tu ostatnio tyle magazynków znalazłem do podewu w tych domkach, kurde. Zaraz pojedziemy, no. Tylko co pierwsze do tego. A ja on tu był pewnie w tym mieście, stawiam tak. Też tak stawiam, no. Bo jak te zwłoki są przed miastem, to... No, by stuntują rowerami przed urzędem, a tamten koleś na rowerze. Bo mnie się zdenerwował, że patrzy, a rodzinie nie ma. Jest jakiś kanister. Kompletnie nic. Nawet śmieci nie. Nie wiem, do tamtego miasta nie opłaca się już jechać. Ale szpital można zobaczyć, może nie wziął. No wątpię, że miał tak pojemny plecak, nie? No ale miał jakiś duży na plechach. No ale można iść do szpitala, to tak, tak. Pomimo wszystko, to tak. Gorzej, jak on też pomyśli, ej, no i tam jechali, pewnie do miasta, się gdzieś zatrzymałem, to ja poza nim pójdę i ich zajebię. Ach, a twoje pesymistyczne patrzenie na świat, Daisy. Przewiduję przyszłość. Ale ile razy już przewidziałem. Tu właśnie była wtedy ta ciężarówka wojskowa jechała, nie? Tak się tylko strzeli. No nie. Nie wyś... No i jak mamy teraz wysiąść? Koleś jest! No mówię, jak mamy teraz wysiąść? Ej, zablokował się. Nie, po prostu sprawdza rzeczy. Wyszedł z gry, tak? A nie, jest. Dobra, czekaj, to ja wysiadam. Idź go zabij najlepiej. Do tyłu pobiegł. Gorzej, jak ja wejdę, on tam z shotgunem, nie? No u góry jest, wraca się, chodź tutaj z powrotem, chodź tu z powrotem, chodź tu z powrotem! Wal do niego w plery, wal mu w plery, no wal w niego! Wal! Dzięki, wał, to strzeliłeś. Super, nie mam pocisków, ale krwawi z dupy, to czekaj. Masz może nóż albo chodź coś takiego? Tu. Chodź, bo on ucieka. Masz nóż albo coś takiego? Nie mam właśnie. Ale biegnę za nim, czekaj, on się wykrwawi, czekaj. Bądź w samochodzie. Walcz z nim. Dobra, chyba coś bierze, bo... Nie, dobra, krwawi cały czas, ale wolno się wykrwawia człowiek. Wyskakuje przez tego, widzę. Przejadę go. Dobrze. Nie, jeszcze żyje. Boże, uważaj! Jedź! Przycisnąłem. Odjeżdżaj, bo on biegnie. Cofaj, ja go zajmuję, spoko, on tu skacze po tych. Umarł, dobra, wykrwawił się. Miał burgera, morfiny, painkillery, o, dużo trochę tego. Chyba na szpital odwiedził, co? Znaczy, ma bluebaga, ale nie ma tego. Morfinka to wezmę. Dobra, to jedziemy do tego szpitala i tak. Gdzie ty jesteś? No, obok ciebie. No bo tak tyle tych wraków, że... nie rozpoznałem naszego autka. Dobra. Dupa biskupa to chyba było, bo zobacz co napisałem. No. Chcę palić. To jest gra. I co, że nieuzbrojonego? Co to jest w ogóle za reguła? No, przepraszam bardzo. To jest walka o przeżycie. No, co mogę... Będziesz dał to naszego biegną, no to co ja mam zrobić, no? Ja podjadę tam tyłem. Mhm. To ja wysiadam, a ty weź sieć. Co, nie umiem się wczuć, tak? Wątpię, żeby w prawdziwym życiu przygarnąłbyś typa,
bez rzeczy. Lol, nic nie ma. Serio? Nic, czyściutkie 100%. Lód czysto, zobacz sobie. Dobra, wsiadaj, jedziemy stąd. Do tyłu, bo tam ładne drzwi, tył z przodu rozwalone. Ej, no bo ja ci dam jeden magazynek może, co? Do czego? Właśnie, no bo ja nie mam czym. Ale trafiłem go raz, pięknie dostał. Ale wiesz masz, co, bo jak ja strzelam, wsiadaj już. Ten, bo ja mam ten problem, że mam po prostu dużo DPI na myszce i trudno jest mi wycelować w tej szczelaninie. Weź i proszę cię, zrób live. Nie. Monciliat, nie dziękuję. O, Bezi. Było, myślałem, że się dymima, to ten, przygazowałeś z tyłu. Dymek poszedł. No dobra, to co? O, możemy tu jeszcze odwiedzić i zakończę odcinek, co ty na to? Wiesz, tego dopiero zacząć. O, koleś. Czekaj, zastrzelę go. Czekaj. Weź od... Jedź, jedź, bo on... Ale sra. On ma tylko pięść. Czekaj, ja się z nim pobawię. Spoko, odjedź. Dobra, nie wycieka. Dobra, nie marnuj amunicji, nie marnuj, bo nie mamy nic zbyt dużo. Jak się zostało? Ile zostało ci amo? 5, no spoko. Tylko ty pamiętaj, ja wysiadam, żebyśmy ten nie odjebali. Bo chyba tego auta już sobie nie podaruję. Tak normalnie i wyjdę i idę, nie wiem, grać w sapera. A tu jakiś ten wózek może być ukryty. Na noc jakbyś tu zostawił, to tak widzisz, całkiem skrytka. Chociaż tu... Coś chyba stało za tym, mi się zdaje. Zaraz sprawdzimy. A nie jestem pewny. Powiem ci, że klimatycznie mi się gra z soundtrackiem z DayZ, bo teraz opuściłem te dwa soundtracki. Ten koleś chyba... Nie, to itemy w powietrzu, dobra. Kurwa, i rozjebałem drugą lampę. Idealnie tak pierdolę. Musimy znaleźć toolboxa, żeby to później na... Też myślałem. Myślałem, że to auto jednak jest. No niestety. Oczyszczone, salutem. Tu jakbyś koleś... auto zostawił, to też nie... Był tu koleś. No, dobra, wyjeżdżamy. Tutaj ostatnio autem sportowym koziołkowałem, pamiętasz? O Jezus. Biega... A nie, to itemy w powietrzu, Boże. No też tak właśnie myślałem, jak wjeżdżaj do trzeciej tej hangaru. Dobra, więc słuchajcie, to by było tyle w tym odcinku. Trzymajcie się, cześć, papa.